W szlagierowym studiu gorąco witam Brygidę i Roberta Łukowskich. Witamy Ciebie, witamy wszystkich widzów. No bardzo pięknie, żeście przyjechali. No w końcu oddech po koncertowych chwilach. No dokładnie, po koncertowych chwilach, dokładnie Genów. No i macie najlepszą okazję, żeby zaprezentować w liście śląskich szlagierów, Robercie i Brygido, tak, wasz nowy teledysk, zresztą premierowy teledysk Bądź moją królową. Aha, proszę. Teledysk płyty do Brygidki to jest taki. Z płyty oczywiście nie traci się pochwali. Ja od razu z wyprzedzeniem jadę. Ja widzę, że to szlagierowe małżeństwo nie traci chwil. Bestusz, chciałbym was zapytać, bo to jest takie richtig komediowe, takie do śmiechu, ty jakieś wąsy lepisz. No powiem Brygidka szczerze, chodzi, ktoś koło Brygidki, wasza cera tam loto, dziadek siedzi na ławce. Ja. Nie. Widać, że się przypatrzył w teledysku. No, przygotowany. Nie, no teledysk oczywiście z humorem. Fajny, humorystyczny, no mi się bardzo podobał, bo jest troszkę taki inny niż wszystkie. Skupiliśmy się bardziej na tej fabule niż na tych krajobrazach i widokach. Także no nie wiem, no mam nadzieję, że kochani wam też przypadnie do gustu. Mnie się jedna rzecz nie podoba, te wąsy, co mi przykleili, bo to tak kurczę, nie Ach, wiem. Ach, nie podoba, to miało tak być, słuchajcie. No, najlepiej. Ale Brygidce się to podoba, nie? No, mnie się podoba. Ja, no, zarządziła, to tak musi być. A słuchaj, jakby się tak zapuścił wąsa richtig na stałe. A nie, to by mi się nie podobało. To by nie? Wyglądał nie, jak nie, ten nie. Z bajki Pikachu. Nie. Słuchajcie, drodzy państwo, najważniejsze, żeby wam się ten teledysk podobał, bo im on się richtig podobał. Patrzę w niebo, liczę chmury, cicho wokół szumi gaj. Dzikie gęsi lecą sznurem, żyje wokół cały świat. Tak, to państwo bardzo wesolutki moment, fajny wieczór. Brygidka, ale to powiedz tak szczerze, wolałabyś, żeby on miał broda czy wąsa, albo jedno i drugie? O ludzie kochani, ani to, niech on jest taki, jak jest już te okulary, niech mu i tak u niego stanie. Ale fryzura ma bardzo piękna, ty mu to tam pomogłeś robić nie, trochę. Dauerwela mi kręci. On w ogóle jeszcze w życiu grzebienia nie używał, także to ja w ogóle nie wiem, co to jest grzebień. No tak jak i on. To jak ty, nadajemy na tych samych falach. Czyli wszystko tak opuszkami palców. Ja to tak komponuję. Nie, patrzę, to nie tylko kompozytor muzyczny, szlagierowy, ale również fryzjerski stylista. Ale amator fryzerstwa. Tak. Kochani państwo, proponuję nie zapamiętać. A ty, Brygidko, go od czasu do czasu tam poprawiasz trochę, nie? No, poprawię, jak zlezie mi na zło droga, to go muszę poprawić. A to już tego tematu nie będziemy ciągnąć. I no, zapytam was, jakie kryteria stosujecie, kochani, przy wyborze szlagierów, takich tych szlagierów do promocji, bo co by nie powiedzieć, szlagier co dzień, co noc, no jak to w szlagierowym małżeństwie bywa, był waszym strzałem w dziesiątkę. To się zgadza? No, najwidoczniej się zgadzam, choć powiem ci o tych kryteriach, to tak muszę powiedzieć, nawet nie skupiamy na tym uwagi, to po prostu samo z siebie czas jakoś czas pokaże, wychodzi. Co się dzieje w przyszłości. I tak nie wydaje. Wybieramy, że na przykład ten klip musi być według tego czy tamtego, samo z siebie przy kręceniu po prostu wpadają różne pomysły do głowy i tak to jest nakręcane. Czyli tak ze sobą kręcicie co dzień, co noc. Co ja dzień, takim żyjemy noc. Spontanem. Z dnia na dzień i się jedzie. To już naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Spontan się jedzie. No kolejny szlagier, który sądzę, że będzie tak cieszył się taką popularnością, jak ten właśnie co dzień, co noc. Mamy nadzieję. On jest tak z przytupem. Z przytupem, proszę państwa. Możecie się przytupnąć nawet na stojąco, na siedząco, ale czuję, że to idzie tym samym torem popularności. Co wy na to? No to się okaże, czas kochani. Pokaże, czas to pokaże. Się okaże. Ale czy tylko czas pokaże? O, nie wiem. A może jakiś macie patent na to, żeby co innego niż czas pokazało. Znaczy się nie patent. Ma patentu. No, na to nie ma jest patentu. Jest i szczęście i są tak też jest. SMS-y. Są też SMS-y, co publiczność wysyła też, żeby zagłosować. I to też jest ważne. No tak. Można właśnie powiedzieć, że taki mały patent. Droga publiczności, skoro ważne są SMS-y, nie zapominajcie, że to szlagierowe małżeństwo ciągle się rozwija. Nowe szlagiery, humor i co najważniejsze, są ze sobą co dzień, co noc. Chcę ci wszystko podarować, złote klatce ciebie schować, bądź tą wyjątkową. Proszę państwa, wyjątkowe pytanie do państwa Łukowskich. Podobno gracie wieczorami przy otwartym oknie w duecie na skrzypcach. Broń Boże, nie wiem. Może w duecie, ale nie na skrzypcach. Jeszcze nie widział, żeby Brygidka grała na skrzypcach. No właśnie. A ty Brygidko widziałeś? Ciągle? Nigdy w życiu, o nie. Oj, kochani, to jeszcze może zobaczymy, ale jedno jest ważne. Kto lub co zadecydowało,
że ta wersja, bo wiem, że są dwie wersje. Tak, wersje utworu Bądź moją królową. Tak. Mhm. Pierwsza wersja to... jest bez skrzypiec, a druga jest ze skrzypcami. No to dobrze, to teraz Brygitko, co zadecydowało, że weszła ta bez skrzypiec? Nie wiem, co zadecydowało. Może to, że jakoś tak bardziej to było skoczne i bardziej do listy szlagierów pasowało? No nie wiem. Może... Niech tak zostanie. Jednak ważna ta lista śląskich szlagierów coś zadecydowało. Odstawili skrzypce, pojawili się tu w studio. Tak jest, a teraz Robert, no tak bo na tak, serio. Powiem ci szczerze, bo jeżeli się rozchodzi o te skrzypce, to jest coś takiego, że tam był posmak góralski. O. I on jest w tej jednej wersji. Ale my zostali przy teledysku bez posmaku góralskiego, czyli richtig, tak jak lista śląskich szlagierów po śląsku i mamy bez skrzypiec. Czyli taki szlagerowy śląski szlagier. Tak to dokładnie było. No czyli tak... to było zadecydowane, że bez skrzypiec. No to bez skrzypiec. Bądź moją królową. No państwo widzicie, ja też stwierdzam, że państwo łukowscy nie tracą chwil w tej szlagierowej, ciężkiej pracy. To widać. Uśmiechnięci, ale nie zmęczeni. Ty podobno ryby łowisz, ja? No, lubię chodzić na rybki, połowić trochę. Tak do relaksu. No i to potem pomogło wam robić te teledyski tak rzeczywiście rodzinnie. Ja. Prawda? I to no, czasem dokładnie. 5 dni, tak jak akurat ten teledysk, kręciliśmy go masakrycznie, 5 dni, ciężkie 5 dni. Bądź moją królową, był kręcony, tak. Naprawdę. Ale, no, ale rzeczywiście rodzinnie. Jest nasze dziecko kochane, nasza Martynka, jest i dziadek. Przybrany dziadek. Wszyscy tam są. Pozdrawiamy przybranego dziadka, tak jest, dziecko dokładnie. Ukochane. Ale powiedzcie, no tak na serio, ta praca was cieszy, ale jak się pracowało, Brygitko, na planie teledysku? Bardzo wróciłabyś dobrze. Tam jasne. Dzisiaj na przykład w to samo miejsce? Oczywiście, powiem ci szczerze, że już nawet mamy plany kręcić kolejny, więc nie możemy się doczekać, żeby już znowu coś tam razem podziałać. Ale teraz tym razem richtig po śląsku trzeba coś zrobić. No to w tak zdradź tajemnicę. No. Zdradza, dobrze. Do piosenki Hilda i Ewald będzie teledysk. Kieruna Hilda, Ewald. Tak jest. Przepośpiewą ale... richtig po śląsku. A to gdzie richtig po śląsku? I co ta Hilda z tym Ewaldem robił? A tego nie będziemy już zdradzać. Za dużo będziemy go dali. Ale patrzcie, jak oni się szybko przeunacyli. Una Hilda, un Ewald, a jeszcze przed chwilką była Brygitka i Robercik. Królową, no nie? Tak te królowe mają. Bo innego pokochałaś, będziesz jedną z jego dam. Ale nam się rozkręcili w studiu, kochani państwo, znakomita atmosfera. Brygitko, jak to się stało, że zostałaś królową tego oto dżentelmena obok ciebie? To już było bardzo dawno. Tak, dawno temu, no już nie pamiętam, w każdym razie cieszę się, że my zostali razem i do dzisiaj ciągniemy. No, oj, to bardzo tak ładnie. Jest. Ale ja tam widzę takie na planie tego teledysku, takie akcje pod tytułem ty podchodzisz, mijasz swojego mężczyznę, no. Pojawia się lekcje jakaś... waży mnie ogólnie, tak, wiesz? Tak, ale o to chodziło właśnie. Ale na koniec co? I tak zostajemy razem. No to jest prawda, tak, ale jest. Czemu ta ignorancja no takiego, właśnie. Takiego faceta załamane i męża? Jakoś fabuła trzeba było ułożyć, no. A, więc ale tak było. To mocno z życia wzięte, no. Jest tam wiele tych planów teledyskowych. Mm-hmm. To jeszcze zdradźcie mi, gdzie ten teledysk kręciliście? O kurczę, myśmy go, powiem szczerze, tak, był kręcony w restauracji w Chorzowie, później był też kręcony tuż po restauracji, przejechaliśmy do Muzeum Bluesa w Chorzowie i z Muzeum Bluesa jakiś tam dzień wybraliśmy się do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Drodzy państwo, co mają szlagiery z bluesem, co mają szlagiery z czerwienią pewnej restauracji i co mają szlagiery z PRL-em? Najlepiej opowiadają Brygida i Robert Łukowski, którzy dzisiaj byli moimi i państwa gośćmi w szlagierowym studiu. Tak bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękujemy. Gratuluję dziękujemy. Tego teledysku.